Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj podczas obrad Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęliśmy kilka decyzji takich, które spowodowały, że musieliśmy zrobić ten briefing, ażeby was o tym poinformować. Sprawy dotyczyły rozszat personalnych w strukturach trenerskich grup młodzieżowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oczywiście rozmawialiśmy dzisiaj podczas dzisiejszego zarządu też o innych sprawach, ale nie wydaje mi się, że były już na tyle istotne, żebyśmy musieli się tym zajmować. Chciałem tylko zostać przy tematach trenerskich. Otóż kilka dni temu, jak doskonale wiecie, zaczął się Euro U21. Nasza drużyna nie osiągnęła założonego celu, a to się w piłce absolutnie zdarza. Natomiast mieliśmy trenera, który godzi i ma nasze absolutnie pełne zaufanie. Natomiast jest to trener młody, trener bardzo inteligentny, trener, który jest twórcą narodowego modelu gry, trener, który znakomicie nadaje się do pracy koncepcyjnej, jest inteligentny, mamy do niego wielkie zaufanie i w naszych strukturach związku jest bardzo potrzebny. W związku z tym postanowiliśmy wspólnie z Zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej zrobić kilka przegrupowań. Uważamy, że jest znakomitym wychowawcą i kolega Dorna będzie pomagał Stefanowi Majewskiemu jako wicedyrektor Polskiego Związku Piłki Nożnej, a poza tym przejmie najmłodszą reprezentację Polski do U15, będzie odpowiedzialny za wprowadzanie młodych piłkarzy utalentowanych do tej kariery, można powiedzieć, reprezentanta Polski. Ja chciałem Marcinowi bardzo serdecznie podziękować za to, co zrobił z U21. 4 lata był trenerem, mógł osiągnąć duży sukces 2 lata temu, zabrakło półtorej minuty w Grecji, przyznany rzut karny, który oczywiście nie był, sam sędzia potem się do tego przyznał, ale takie rzeczy się zdarzają, my jako Polski Związek Piłki Nożnejśmy nie płakali. 2 lata przygotował drużynę i ta drużyna przez długi okres czasu świetnie wyglądała, gdzieś to się wszystko rozmyło w ostatnich 3-4 miesiącach, 2 towarzyskie mecze, później eliminacje, już same Euro pokazało, że ta drużyna po prostu nie grała tak, jakbyśmy tego sobie oczekiwali. Doskonale wszyscy zdają sobie sprawę, że mecze wygrywają piłkarze, przegrywają trenerzy. Dla Marcina nie jest to żadna kara, wręcz przeciwnie, uważamy, że jest trenerem na tyle utalentowanym i w swojej karierze jeszcze dużo pokaże. W związku z tym nie chcieliśmy, żeby dalej po raz trzeci prowadził drużynę, bo uważaliśmy, że możemy go inaczej wykorzystać. W związku z tym mieliśmy problem, co zrobić z reprezentacją U21. Reprezentacja została bez trenera. Żeśmy przeanalizowali, doszliśmy do wniosku, potrzebujemy trenera, który jest z drużyn ligowych, trenera, który ma doświadczenie ligowe, który pracuje na co dzień z piłkarzami, który ma kurikulum dobre, ciekawe. I spośród wszystkich kandydatów, którzy byli, myśmy zdecydowali się na Cześka Michniewicza. Chciałem powiedzieć, że od pierwszego spotkania, które miałem z Czesławem, podoba mi się ta taka jego, można powiedzieć, wielka chęć bycia trenerem U21. Od razu widziałem, że tam zaczęły mu oczy biegać, jak to zrobić, żeby z tą drużyną osiągnąć sukces. Myśmy bardzo szybko się dogadali. Czesław będzie trenerem reprezentacji U21. Dzisiaj był na zarządzie. Zarząd jednogłośnie przyjął jego kandydaturę i muszę powiedzieć, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To mówię zupełnie szczerze. Współpraca z Czesławem dla nas, dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, uważam, że będzie owocna. Cel, żeśmy sobie jasno postawili. Chcielibyśmy pojechać na Mistrzostwa Europy do Włoch. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć. Ja się do niej odniosę, bo nie chcę, żeby się do niej odnosił kolega Michniewicz, bo w związku z tym, że mamy nasze polskie klimaty i mamy wiele rzeczy w Polsce, które o wszystkim zdecydują. Jeszcze kolega Michniewicz nie był trenerem, już widziałem, niektórzy wypowiadali się na temat przeszłości kolegi Michniewicza, bo tacy jesteśmy. Ja muszę powiedzieć, że w dniu, w którym zdecydowałem o tym, że będę rozmawiał z Czesławem na temat prowadzenia reprezentacji Polski, to zadzwoniłem do prokuratury we Wrocławiu. Rozmawiałem z prokuratorem Krzysztofem Grzeszczakiem, który zajmował się całym procesem korupcyjnym w polskiej piłce i pozwolił mi na
na cytat, na to, co mi powiedział. Pan Czesław jest osobą absolutnie czystą. Nie ma w stosunku do niego żadnych przeciwwskazań, by był trenerem. Nie ma żadnych oskarżeń. Był, jak wiele innych, przesłuchiwany jako świadek w sprawie wszystkim znanym. Temat dla prokuratury jest zakończony. Czyli proponowałbym, żebyśmy więcej do tego tematu nie powracali, bo nie ma absolutnie żadnej potrzeby. W Czesława wierzymy. Ma odpowiednie doświadczenie. W związku z tym, że jesteś trenerem, myślę, że pewnie chciałbyś dwa słowa powiedzieć. Panowie dziennikarze, którzy przyszli, chcieliby tobie dwa słowa, od ciebie dwa słowa czy dwa pytania zadać. Ja dziękuję, ja siadam i zapraszam kolegę Michniewicza. Tak jest. Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaufanie następnie panu prezesowi Zbigniewowi Bońkowi, całemu zarządowi. Miałem okazję z panem prezesem dłużej porozmawiać na temat wizji i przyszłości reprezentacji. Z zarządem spotkałem się krótko, ale cieszyło mnie to, że wszyscy jednogłośnie poparli moją kandydaturę, a to się wiąże też z dużym zaufaniem, ale też z dużymi oczekiwaniami. Cieszę się bardzo, że będę prowadził reprezentację U21. Dla mnie to olbrzymie wyróżnienie i nagroda za lata pracy w piłce ligowej. Traktuję to jako wyróżnienie. Nie każdy ma okazję pracować w reprezentacji, nie każdy ma okazję pracować z U21. Ja taką szansę dostaję. Chciałbym ją wykorzystać maksymalnie, jak tylko będę potrafił. Dlatego już od jutra zaczynam intensywną pracę nad tworzeniem sztabu, tworzeniem zawodników, listy zawodników, tworzeniem planów treningowych po to, żeby jak najlepiej przygotować się do pierwszego meczu z Gruzją, który już lada moment 1 września. Mam nadzieję, jestem przekonany, że te eliminacje będą dla nas bardzo udane, a zarazem trudne, ale finał jest dopiero na koniec roku 2018 w listopadzie i chciałbym, żebyśmy pojechali wspólnie tutaj z prezesem i z całym naszymi kibicami z reprezentacji Polski. Wszyscy pojechali do Włoch i mogli wspierać swoją reprezentację, tak jak to miało miejsce jeszcze tydzień temu w Polsce. O tyle dziękuję. Dziękujemy panie trenerze. Teraz czas dla państwa. Jeżeli mają państwo pytania, to zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry, Marcin Cholewiński, Polska Agencja Prasowa. Chciałem zapytać, na jak długo została podpisana umowa? Do końca eliminacji w przypadku awansu. Myślę, że tutaj nie zdradzę żadnych szczegółów. W przypadku awansu tak funkcjonuje reprezentacja, automatyczne przedłużenie do końca turnieju w 2019 roku we Włoszech. Dzień dobry, Szymon Zaworski, Polska Sport. Gratulacje panie trenerze. Dziękuję, Szymon. No wiadomo, jest pan bardzo doświadczonym trenerem ligowym. Od nieba do piekła. Taki ciekawy cytat kiedyś pan powiedział, że jak na trenera to ma pan wiek tramkarza, ale przebieg jak Mercedes, jak taksówka, tak? Jak Mercedes na taksówce. Na ile to doświadczenie ligowe myśli pan, że panu pomoże, żeby stworzyć silną drużynę, bo wydawało się, że ta ekipa Marcina Dorny może nawet osiągnąć sukces w Mistrzostwach Europy, nie udało się. No i na ile to doświadczenie ligowe i znajomość dobra z Adamem Nawałką może panu pomóc, bo wiadomo, że priorytetem jest pierwsza reprezentacja. Tak, oczywiście priorytetem jest pierwsza reprezentacja. Ja myślę, że doświadczenie w każdym zawodzie się przydaje, ale też samo doświadczenie wystarczy. Codziennie trzeba podejmować decyzje, trzeba przede wszystkim mieć przekonanie do tych decyzji, troszeczkę szczęścia przy tych decyzjach. Myślę, że długo jestem w piłce, wiele rzeczy widziałem i to doświadczenie na pewno się przyda. Będę miał okazję pracować z zawodnikami, których sam sobie wybiorę i to jest na pewno największy atut tego wszystkiego. W klubie pracuję z zawodnikami, którzy są, a tutaj będę sobie tych zawodników dobierał oczywiście po konsultacji z pierwszym trenerem Adamem Nawałką. Także myślę, że doświadczenie ważne, ale też taka praca codzienna, nawet jak nie ma treningu, będzie dużo rzeczy można poprawić i ja się będę też na tym skupiał, analizując grę każdego zawodnika, który będzie grał w lidze, czy to w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy za granicą i na tym się będziemy skupiać, żeby poprawiać każdego dnia tych zawodników i siebie przy okazji. To jest dokonana nobilitacja? Oczywiście, już mówiłem następnie, że to jest nobilitacja i duże wyróżnienie. Ja myślę, że wielu trenerów z doświadczeniem chciałoby być dzisiaj na moim miejscu. Jestem jeszcze młodym trenerem, w wielu klubach już pracowałem, a tą pracę traktuję jako szczególne wyróżnienie i nagrodę. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych to będzie tylko reprezentacja młodzieżowa, ale dla mnie to jest aż reprezentacja młodzieżowa. Dziękuję. Dzień dobry, Krzysztof Oliwa, Interia. Panie trenerze, chciałem spytać o Igrzyska Olimpijskie w Tokio, bo piłkarze z pana kadry też będą mogli występować w Igrzyskach Olimpijskich, jeśli walczą awans. Czy zamierza pan korzystać tylko z piłkarzy w związku z tym urodzonych po 1997 roku, żeby budować już tą drużynę właśnie pod kątem ewentualnego startu w Igrzyskach? Jak awansujemy na Igrzyska, to
Pierwsze, co zrobię, porozmawiam z Robertem Lewandowskim, czy będzie chciał z nami pojechać, bo dla niego to też będzie wyróżnienie. No to jest odległa perspektywa, na pewno kusząca perspektywa, bo wiemy, że 4 zespoły, tak było dotychczas, nie wiem, czy coś się zmieniło, z Mistrzostw Europy we Włoszech mają szansę jechać na igrzyska i zobaczymy, jak się to potoczy, ale najpierw to musimy się znaleźć. Na pewno nie będzie łatwo, ale to jest do zrobienia. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu za udział w konferencji. Może Pana Prezesa jeszcze raz zaprosimy do zdjęcia wspólnego z Panem Trenerem. Pan Trener mówi dużo o trenerze. Panie Trenerze, mały footing źle nie zrobi.